My jedną ręką podpisujemy kontrakt, drugą mamy walizkę, to kiedyś powiedziałem i to jest takie nasze znamienne. Ja tutaj, pracując w Krakowie, oceniając to, generalnie w większości klubów już bym nie pracował, bo dwa starty, jeden 8 meczy 5 punktów, drugi 8 meczy 3 punkty i tak w tym momencie rok temu sobie powiedziałem, że gorzej być nie może i to akurat jest ten, ale dlatego już przestroga bardzo duża, że jednak może być gorzej, no bo mogło być jeszcze, mogło być zero, ale to już bym nie dociągnął na pewno. No tu wystawiona była bardzo na granicy chyba cierpliwości u profesora Filipiaka, że wytrzymał to i bardzo dużą taką generalnie taki odbiór to jest to, że media też bardzo dużo dodają zawsze. Wiadomo, że to jest ciekawy temat i bardzo często nawet jak nie idzie, no to od razu jest, żeby zwalniać, że kiedy odejdzie. No na przykład te wszystkie wpisy, które są, bo akurat Twittera mam, no to czytam, no to one na pewno nie pomagają, bo jeżeli jest ktoś teraz, który ulega sugestiom i on w tym momencie mówi, no tak, no to coś trzeba zrobić. Pytanie jest tak, nie da się też wszystkich brać w jednych kategoriach, bo my bardzo często też tak, nie jesteśmy na treningach, nie oceniamy tego, nie widzimy po prostu, jakie są relacje między piłkarzami, nie widzimy, jakie są rozmowy, bo jeżeli trener na przykład, który jest w kryzysie, mówi, że wie, dlaczego tak jest, wie, dlaczego coś się dzieje i nie przejmuje się tym, tylko pracuje, to jest zupełnie inny trener, który jest w panice, tak?